witajcie na vlog Nicole TV. Dzisiaj będziemy się bawić figurkami Sing, ale najpierw zaczniemy od pozdrowień. Pozdrowić moją koleżankę z klasy, Agatę Zasadę i jej siostrę Nicole. Twoja koleżanka z klasy? Tak. Fajnie. A powiedz mi, to jest ta koleżanka, co będzie z nami występować w którymś tam odcinku? I kolejny tak. Wow, ale fajnie. Prawda, Tosia? No, prawda. No to pozdrawiamy! 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 Pozdrawiamy Niki Kawai XD za to, że była pierwsza, tak samo jak Gabi Pro LPS LPS. Pozdrawiamy! Pozdrawiamy! Pozdrawiamy Lole Lol! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Pozdrawiamy Martynę F! Chciałem pozdrowić Aleksandrę Mikołajczyk! Pozdrawiam Cię! Pozdrawiam! Pozdrawiamy Dominikę Zalisz! Pozdrawiam! Pozdrawiam! Pozdrawiam. Pozdrawiamy Zuzannę Molewską. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Wracaj do zdrowia. Pozdrawiamy. A chciałem pozdrowić Wercie Kurek, że została naszym nowym widzem. Dziękujemy i pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Melenele. Pozdrawiam. Pozdrawiam. Pozdrawiamy Ole Oleńkę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Ja chciałem pozdrowić Marzenę Przytocką. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Justynę Olszyńską. Pozdrawiamy. 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 Ja chciałem pozdrowić D Diamonds LPS Foxy. Wracaj do zdrowia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy modelinową polewkę Hejka. Hejka, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Natalię Szymańską. Pozdrawiamy Nicolette Cholewa. Ja chciałem pozdrowić Ogniokor Channel. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy Julię Sas. Pozdrawiamy Natalię Bartoszek. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy VIP Magdalena z MSP, jej pieska Buraka i wracaj do zdrowia. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy. Pani Crowley, już nie mam pomysłu na ten teatr. Nie wiem, co zrobić. Mój tata pewno nie byłby zadowolony ze mnie. Może pani ma jakiś pomysł? Ja to, synku, nie wiem. Nie mam pojęcia, co byśmy mogli... A może byśmy zrobili jakieś przedstawienie wokalne? W teatrze? Pani Crowley. No, zobacz, ile mamy miejsca na scenie. Może ktoś by się zainteresował tym konkursem. Musiałbym to przemyśleć. Wie pani co? Tak sobie przemyślałem, że to faktycznie może być dobry pomysł. Pani Crowley, poproszę, niech pani mi wydrukuje z 100 ulotek i niech pani napisze tak, że zwycięzca konkursu u mnie w teatrze zdobędzie nagrodę $1000. Mam nadzieję, że będzie troszeczkę osób zainteresowanych. Dobrze. Już robię to, co pan mi kazał. To miał być 1000, z tego co dobrze pamiętam. I teraz mam tego wydrukować, chyba powiedział 100. Ile to miało być tych zer? O Jezus! O, się przewróciłam! Co tu się mi nadrukowało? O Jezus, zamiast 100 mi się 1000 wydrukował, muszę to szybko usunąć, żeby... Buster tego nie zobaczył. O Jezus, gdzie to mi powiało? Co to jest? Zobacz.
Buster organizuje jakiś konkurs wokalny. Zobacz, jaka duża kwota do wygrania. 10 tysięcy. No. Jejkuś, to jest naprawdę fajna nagroda. Musimy się zapisać. Tak. Chodź szybko. No biegnę. Antek, to ty sobie tak nucisz? Nie, to nie ja. To chyba Mina. Jezus, jak pięknie. Czy wy mnie słyszeliście? Myślałam, że miałam słuchawki założone. Tak, Mino, bardzo pięknie śpiewałaś. O, dziękuję. Och, jak mi wstyd teraz. Myślałam, że nikt mnie nie słyszał. Ale czego ci wstyd, Mino? Przecież ty pięknie śpiewałaś. Dlaczego ty się nigdzie nie zapiszesz na jakiś konkurs wokalny? Nie, nie. Ja mam straszną tremę. Ja się nie nadaję. Co to? Co to tu przywiało? Muszę przeczytać. Buster organizuje konkurs wokalny u siebie w teatrze. Główna wygrana 10 tysięcy dolarów. Antek, słyszałeś to? No słyszałem, ale ja nie umiem śpiewać. No ja też nie umiem, ale umie Mia. Mia? Mina. Ja też nie umiem, ale umie Mina. Prawda, Mino, ty umiesz śpiewać, proszę. Pójdziesz na ten konkurs? No nie wiem. To jest zły pomysł. Nie wstydź się, uwierz w siebie. Prawdziwa piosenkarka tak musi umieć. Ale ja nie wyjdę na scenę. Będę się stresować strasznie. To no. Jest nie dla mnie. Przestań tak mówić. Dalej, leć. No dobrze, spróbuję. Ale obiecajcie mi, że przyjdziecie na mój koncert. Masz to jak w banku, że ja, Antek, na pewno przyjdziemy na twój koncert. No to dobrze, będę się lepiej czuła. To idę się zapisać. Powodzenia! Nie, dziękuję. Pani Kraw, muszę powiedzieć, że pani ładnie bardzo wydrukowała te ulotki. Właśnie czytam. Buster ogłasza konkurs wokalny u siebie w teatrze. Pierwsze miejsce wygrywa 100 i ile? 10 tysięcy dolarów? Pani Kraw, miało być 1000 dolarów. No było 1000, ale upadłem i zaczął mi się drukować te zera. I jak już zauważyłam, że źle napisałam, to ktoś chyba tu otworzył okno i wszystko mi wyfrunęło. Nie, no nie, jak ja to teraz odwołam? Ja nie mam pojęcia. Ale pani narobiła. No ale w sumie nie mogę być na panią zły. Powinienem to sam zrobić. Przepraszam. Nie, niech się pani nie złości. Jakoś to odwołamy. Idę zobaczyć przez okno, czy w ogóle ktoś przyszedł. Ojejkuś, już nie mogę się doczekać. Pani Karw, jest ich więcej niż myślałem. Idziemy się zapisać. Nic, musimy ich przyjąć i przesłuchać. Może jakoś się uda wytłumaczyć, że to nie chodzi o 10 tysięcy dolarów, a o 1000 dolarów. No to zaczniemy przesłuchania. Chodźcie, idziemy szybko. Zapraszam po kolei do pana Bastera na przesłuchanie. Pierwszą poproszę świnkę Rositę. Czy jest taka? To ja już... Proszę za mną. Proszę. Panie Buster, pierwsza uczestniczka, świnka Rosita. Dobrze, dziękuję. Może pani odejść. Dziękuję. Dzień dobry, pani Rosito. Co panią tutaj sprowadza do nas, do teatru? Oj, chciałabym zaśpiewać i żeby pan ocenił.
Dobrze, więc proszę zaśpiewać. A czym się pani zajmuje w wolnym czasie? Zajmuję się domem i dziećmi. No, to bardzo ciężka praca. Bardzo. A mąż utrzymuje cały dom, tak? Tak, niestety. No to co pani mi zaśpiewa za piosenkę? No to już, będzie niespodzianka. Dobrze, więc czekam. Dziękuję bardzo. Naprawdę ma pani bardzo piękny głos. Poproszę następną uczestniczkę. Dziękuję, do widzenia. A do pani się odezwie. A teraz zapraszam uczestniczkę Jerza Asza. Już idę. Proszę za mną. Proszę. Panie Hebaster? Oto Jerz. Jest Jerz Asz. Dziękuję pani. Może pani odejść. Dziękuję. Co pani potrafi? Ja wolę najpierw przejść do śpiewania. No to bardzo proszę. Dziękuję. Bardzo pani rozrywkowa i energiczna. No piękny występ. Oj, dziękuję. Na pewno się odezwiemy, także dziękuję. To do widzenia. No, goodbye. Czy ktoś tam jeszcze został? O ile mnie mój wzrok nie myli chyba, to ktoś tam za tym słupem się chowa, prawda? Tak, dzień dobry. Przepraszam, czy pani też bierze udział? No właśnie nie wiem. Nie, dobrze, proszę, zapraszam, bo brakuje nam uczestników. Umie pani śpiewać? Nie wiem, chyba umiem. Tak? No ja też umiem. La. Nie umiem, zapraszam, ja już, to nie te lata. Proszę za mną. I proszę się nie wstydzić. Panie Baster, ostatnia uczestniczka. Dobrze, dziękuję. Może pani odejść i proszę już zamknąć teatr. Później tą panią wypuścimy. Dobrze, idę. O Jezu, oko mi wypadło. Ktoś już nie ma oko? A więc, dzień dobry pani. Pani przyszła do nas na konkurs, tak? Wokalny. Tak. Umie pani bardzo ładnie śpiewać? No nie wiem, przekonam. Bo naprawdę u nas jest bardzo wysoki poziom. To może ja już pójdę do domu. Nie, proszę zostać. Każdy ma u nas szansę. Każdy zwykły, prosty zwierzak ma u nas szansę brać udział. I wygrać główną nagrodę. Także zapraszam i... A! Jeszcze proszę, żeby pani mi coś zaśpiewała. No dobrze. Coś mi się tam... Proszę więc. No ma pani naprawdę niezły głos, a tak się pani wstydziła. Zapraszam, jutro będą wyniki. A, dziękuję. Do widzenia. Do widzenia. A więc słuchajcie, drodzy uczestnicy, do finału dostali się, już czytam, Jerz Asz. Dziękuję. Następnie Świnka Rosita. Hura, jest, udało mi się. Oraz jeszcze tutaj co jest napisane, o moje oko, dobra, spokojnie, widzę na jedno nawet. Słonica Mina. Oj, to chyba niemożliwe, to na pewno nie ja. No, to jednak możliwe, dostała się pani, także zapraszam jutro o 18 na finał. Na dzisiaj dziękuję.
Chłopcy, proszę o występ. Słonice mina. Dziękuję, poproszę następnego uczestnika. Aż możesz zaczynać. Dziękuję, proszę następnego uczestnika lub uczestniczkę. Proszę o zaśpiewanie piosenki. Dziękujemy. Muszę się tutaj z moją... Teraz przeproszę, o 5 minut przerwy muszę się naradzić z moją panią Chloe. Kto wygrał dzisiejszy konkurs? Chloe, jak pani myśli, kto wygrał? Ja, mi się bardzo w ogóle, chciałem powiedzieć, pani podobał występ z świnki Rosity. No wie pan co? Mi to się w tym wieku wszystko podoba, co ta młodzież śpiewa. Naprawdę bardzo ciężki wybór. No dobra, zwycięzcą możemy dać śwince Rosicie, ale jak teraz wytłumaczymy, że główną nagrodą nie było $1000, a było to $10,000. Wie pan co? Bo tak naprawdę ja mam schowane tutaj w komodzie troszkę oszczędności. Mogę panu pożyczyć, jakoś pan mi odda, jak się panu ten teatr rozkręci. Ale pani jest wspaniała. Dziękuję pani. Nie ma za co. Byle zwycięzca się cieszył. A my sobie radę damy. Dziękuję, jest pani wspaniała. A więc zwyciężczynią piosenki jest... Świnka Rosita! Brawo! Naprawdę? Nie wierzę. Nie wierzę. To jest niemożliwe. Tak, wygrała pani $10,000.